Mieli się odegrać, się odegrali. Polska pokonała w sobotę w Lublinie Wielką Brytanię 85-66. Po dość łatwym meczu było wiele efektownych akcji, było wiele trójek. Polacy trafili aż 16 z 29 prób za 3 punkty. Piłka bardzo sprawnie chodziła po obwodzie, było wiele fajnych asyst, były też wsady. Wszystko jednosobowym się udało, tylko chyba nie warto się tak bardzo ekscytować tym zwycięstwem, bo Wielka Brytania to jest jednak słabiutki zespół, przynajmniej taka jak się prezentuje tu w Lublinie. Najsłabszy z rywali dotychczasowych Polski w tych sparingach przed Eurobasketem. Do tego Brytyjczycy bronili przez większość meczu strefą dość dziurawą, także te pozycje, mimo dobrego dzielenia się piłką w obwodzie, były jednak dość otwarte i to raczej wyglądało na turniej trójek niż poważny mecz, który ma nas przygotować do Eurobasketu. Druga obserwacja spod kosza znów, tak jak zaczęliśmy to robić w Lublinie, to gra Michała Ignerskiego i Tomasa Helatiego. Dwaj gracze, bardzo ważni gracze reprezentacji Polski, w piątek nie zdobyli ani jednego punktu. Razem zbudowali 7 rzutów. Tymczasem dzisiaj w sobotę Ignerski 16 punktów, 4 na 5 za 3 punkty. Helati 18 punktów, skuteczność 6 na 8 z dystansu. No to jest duża, duża poprawa rzeczywiście. Wolelibyśmy oczywiście tak, żeby ci gracze grali za każdym razem, choć to nie będzie łatwe. Michał Ignerski pytany przez nas na konferencji, z czego wynika ta różnica w poziomie gry, czy tak może być na Słowenii, odpowiedział, tak, tak może być na Słowenii, ale nie oceniamy wszystkich przez pryzmat punktów, bo trener daje nam różne zadania i nie tylko punkty świadczą o tym, czy gramy dobrze, czy gramy źle. Trzecia obserwacja to Maciej Lampę. Wrócił po absencji w piątek, z jego plecami już jest lepiej, trochę go pobolewają, przed chwilą mi powiedział, ale to idzie ku lepszemu. Zaczął od 4 asyst, naprawdę niespotykane w grze Lampego, które kojarzamy zwykle ze zdobywaniem punktów. Dzisiaj miał tych asyst w sumie 6. Mówił mi też przed chwilą, że wynika to trochę z tego, że te plecy sprawiają, że nie chce się tak bardzo angażować w grę pod koszem, że trochę wychodzi na obwód, ale z drugiej strony zauważa, że zespół potrzebuje kogoś, kto kreuje grę, rozciąga obrońców i oddaje piłki. Lampę skończył mecz z 8 punktami, 6 zbiórkami, 6 asystami. Nie był na tym pierwszym planie, tak jak Ignerski czy Kelati, ale zagrał bardzo dobry mecz. W niedzielę na zakończenie turnieju Polacy zagrają ze Szwecją.